Samo trzymanie noża. Nożem do sushi nie kroi się, wciskając mięso od góry. Dziś tylko kawałek teorii. Na praktykę przyjdzie czas w sobotę, 26 kwietnia. Planowaliśmy zrobić sobie prywatne szkolenie z mistrzem sushi. Małe, wewnętrzne, rodzinne spotkanie, na którym chcieliśmy się szkolić. Ale urodził się pomysł, że dlaczego mamy siebie tylko szkolić. Dlatego postanowili wyszkolić innych. Przyrządzanie sushi ma integrować mieszkańców Zielonej Góry, wyciągać ich z domu i uczyć czynności, które będą ich cieszyć. Planujemy przeprowadzić 5 cyklów półtora godzinnych, w których będziemy szkolić mieszkańców. Jak przygotować sushi? Będą mogli podejść tutaj do stołów roboczych samodzielnie, przygotować mięso samodzielnie, nałożyć ryż na liście z alg i nauczył się, jak robić maki, uromaki, nigiri i różnego rodzaju wspaniałości. Nauczył się, jak układać swoje sushi na talerzach. Szkolenie odbędzie się w tych klimatycznych wnętrzach piwnicy winiarskiej w Zaułku Artystów. Każda z 5 13-osobowych grup będzie ćwiczyła przez 1,5 godziny, a potem z pomocą widzów podczas degustacji sprawdzi efekt 90-minutowego szkolenia. Do udziału w akcji organizatorzy zaprosili zielonogórskie VIP-y. Czekają na odpowiedzi m.in. od prezydenta, a także od dyrektorów Teatru i Filharmonii. Żeby urozmaicić to wydarzenie i z mediów, i może jakichś lokalnych polityków, również gości z rozrywki czy kabareciarzy. Tutaj jeszcze sprawa jest otwarta. Z pomysłodawcami szkolenia będziemy rozmawiać w dzisiejszym powiększeniu.